Cześć, Dawid Warszycki po tej stronie ciekłych kryształów i pragnę z przyjemnością poinformować, że zainaugurowaliśmy rozrywki 21. edycji Nowokładskiej Matorskiej Ligi Futsalu. W dywizji B do rozgrywek nie przystąpiły drużyny Konsorwszrutu Polska oraz Mikroteku, chociaż tak naprawdę drużyna Jotero Futsal to składa się w znakomitej większości z byłych graczy Mikroteku. A I mamy jeszcze nową ekipę Ocean 11, co ostatecznie nam daje 11 drużyn w dywizji. B I oznacza to, że system rozgrywek będzie następujący: na początku będziemy mieli jedną serię spotkań, każdy z każdym, a potem podział na grupę mistrzowską i spadkową. Do grupy mistrzowskiej zakwalifikuje się pierwszych 5 zespołów: zespoły od 7 do 11 do grupy spadkowej, natomiast zespół z 6 miejsca zostanie zakwalifikowany do tej grupy, do której będzie ją dzielił mniejszy dystans punktowy pierwszy zespół dywizji B oczywiście awansuje do dywizji A. Drugi natomiast zagra w barażu z siódmą drużyną dywizji A. Natomiast jeżeli w przyszłym sezonie uda się utworzyć dywizję C, to wówczas zagra, zagrają w niej trzy na pewno trzy ostatnie drużyny dywizji B. Przejdźmy do mówienia spotkań pierwszej kolejki. Sezon zainaugurowaliśmy starciem Geko Teamu z Drink Teamem i niestety było to spotkanie bardzo, bardzo jednostronne. Gecko Team przyszedł na to spotkanie bez nominalnego bramkarza no i niestety to nie mogło się skończyć zbyt dobrze przeciwko tak doświadczonej drużynie jak drużyna Drink Teamu. Rozpoczęło się od bramki włodarza już w pierwszej minucie i w zasadzie ten początek tego spotkania to była prawdziwa demolka, która przesądziła o tym, co oglądaliśmy później. W drugiej minucie mieliśmy pierwszą bramkę Pawła Cholewickiego, a później wcale, wcale nie było lepiej. Następne 3 minuty to prawdziwy dramat dla graczy Gecko Team. Na 3-0 podwyższył debiutujący w lidze kolejny Hiszpan w barwach Dwing Teamu, czyli Javier Canovas. A następnie w przeciągu 2 minut mieliśmy 3 bramki. Tutaj widzimy pierwsze strafienie żaby. Później mieliśmy drugą bramkę włodarza, i ponownie do sieci trafił Żaba. A była dopiero 8 minuta. Wyglądało na to, że będziemy mieli tutaj niesamowicie wysoki pogrom i tak też w sumie było. Dlatego no nie, będę sobie tutaj, nie będę tutaj opisywał każdej akcji z osobna. No niestety, tak jak wspomniałem, no bardzo by się przydał bramkarz, drużyny Kotimu. No i też niestety, drużyna Szymona troszeczkę poniosła ambicja. Gdyż zamiast czekać na rywala i dać mu się wyszaleć, próbował prowadzić z nim wyrównaną grę i próbował, tak jak widzimy tutaj, chociażby przy tym strzale jaskowskiego, próbował iść na wymianę ciosów, ale tak jak wspomniałem, Geko Drink Team uwielbia właśnie, jeżeli ktoś gra przeciwko nim w ten właśnie sposób, kiedy ktoś wysoko pod nich podchodzi, no i po prostu nie mogło się to skończyć w dobry sposób. Po pierwsze, powiedzmy, już mieliśmy 0 do 8. A w drugiej połowie dopiero zaczął się rozkręcać Paweł Cholewicki, który ostatecznie w tym spotkaniu strzelił aż 8 bramek, ale też trzeba przyznać, że większość akcji Drink Teamu nosiła znamiona naprawdę wysokiej jakości i nie było tutaj żadnej przypadkowości. To nie były przypadkowe strzały z dużego palca, to były wypieszczone akcje, które bardzo często kończyły się wepchnięciem piłki do bramki z metra, a czasami też brakowało troszeczkę szczęścia, tak jak tutaj kanowasowi by strzelić swoją drugą bramkę. Tutaj też mam takie wrażenie, że wracają pewne demony, jeżeli chodzi o grę w obronie Gecko Teamu. Mianowicie Gekko Team stara się grać w ustawieniu 2-2 w obronie. Ale efekt jest tego taki, że jest dziura w środku pola, w którą bardzo łatwo wchodzą rywale. Dlatego tutaj należałoby rozważyć, przejść na przejście system, na system 1-2-1 albo 1-3, tak żeby zawsze ten środek był pokryty, bo tutaj gracze drink Teamu z łatwością i z premedytacją wykorzystywali właśnie zarówno braki powrotów, jak i właśnie ten tunel, który się tworzył naprzeciw pola karnego. Paweł Cholewicki dał bardzo jasny sygnał, że chyba podejmie rękawicę rzuconą przez Patryka Zygmunta, którego Team One jeszcze w tej serii pauzował i że będzie rywalizował o tytuł króla Szczelców. Na pewno te 8 ramek w starciu z Gekotimem mu w tym pomoże. Jak wspominałem, że fatalnym okresem gry Gekotimu było między, między pierwszą a ósmą minutą. To również ostatnie 5 minut zapisało się niezbyt chwalebnymi zgłoskami. Wówczas w przeciągu 300 sekund gracze Gekotimu stracili 5 kolejnych bramek i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0 do 20. Tu widzimy bardzo ładną indywidualną akcję Jesusa Ordoneza. które chwilę później powtórzył ten wyczyn. Druga bramka lisa była to bramka na 19 do 0, a strzelaninę zakończył przedostatnim minucie drugi z braci kolewickich, czyli Krzysztof, który wykorzystał podanie swojego bramkarza. Jak wspomniałem, Geko Team ostatecznie uległ Drink Teamowi 0 do 20. Drugim spotkaniem dywizji B, pierwszym spotkaniem środowym było starcie Zębatek czyli Enhy z Krakowiakiem. Mecz był bardzo wyrównany, powiem szczerze, że niezbyt dużo się w nim działo, obydwie drużyny stawiały na obronę. Nawet kiedy dochodziło do takich sytuacji bramkowych, to obronną ręką wychodzili z tych sytuacji bramkarze. I pierwszą bramkę oglądaliśmy dopiero w drugiej połowie, kiedy przejął piłkę od Tomasz Rajczyk i w 25 minucie dał prowadzenie Zabatkom, które cieszyło się z tego prowadzenia raptem 5 minut, ponieważ stratę, złe podanie zaliczyli gracze Enchy. Piłkę dostał Idzik i z około 15 metrów pokonał pewnym strzałem przy słupku Pawła Gibasa. Um, obydwie drużyny nie zmieniły taktyki, ale w 36. minucie w polu karnym był faulowany Rafał Ciuruś. Mieliśmy rzut karny, którego na bramkę zamienił Tomasz Rajczyk i NH ponownie prowadziła. Gdy wydawało się, że NH dowiezie ten remis do końca, um, NH dopuściła się faulu na 4 sekundy przed końcem spotkania i było to piąte przewinienie NH w tej w tym spotkaniu. W efekcie do przedłużonego rzutu karnego podszedł Dariusz, zając i, tak jak wspomniałem, na 4 sekundy przed końcem doprowadził do wyrównania. I muszę przyznać jako zawodnik NH, że oczywiście bardzo fajnie byłoby wygrać te, to spotkanie, ale obiektywnie rzecz biorąc, remis był sprawiedliwym wynikiem. NH Krakowiak 2 do 2. Kolejnym spotkaniem, na którego skrót zapraszam było starcie Żarłaczy z debiutującymi w lidze Ocean's Eleven. I drużyna, która się przyniosła do nas z Play Areny rozpoczęła bardzo dobrze, bo od bramki Tenczara już w drugiej minucie. Dopiero wówczas otrząsnęli się nieco gracze Żarłaczy, którzy mieli półroczną przerwę w graniu. Ale jeszcze ta akcja z minuty szóstej, gdzie strzelał Dariusz Janiszyn, nie zakończyła się bramką. Ocean Eleven mogli od, bardzo szybko odpowiedzieć, fenomenalnie spisywał się. Jakub Hrapisiński, ale w tym wypadku jeszcze do siatki nie trafił, a w końcu do siatki trafił Marcin Antoszewski, który wykorzystał to podanie wracającego do Ligi Przemysława Gajewskiego i mieliśmy 1 do 1. Żarłacze poszły za ciosem, tutaj widzimy akcję z minuty 18. Mamy szybkie przegranie Gajewski, Dariusz Jan Janiszyn i 2 do 1 dla Żarłaczy. Ocean's Eleven doprowadziło do wyrównania jeszcze w pierwszej połowie. Piłko od szkodnego dostał Jakub Hrapuściński i mieliśmy 2 do 2. Przepraszam, najmocniej. Druga połowa rozpoczęła się najpierw od znakomitej sytuacji Gajewskiego, ale go strzał jeszcze obronił szkodny. A potem mieliśmy rzut wolny. Piłka wpadła pod nogi Gajerskiego, który mocny strzałem z dystansu doprowadził do stanu 3 do 2. Um, Ołyszynstelewen miał szansę, by wyrównać, ale żarłacze miały w swoim składzie Norberta Kopcia, który dwa razy niemal z zerwego kąta pokonał szkodnego i było 5 do 2. Tutaj widzimy pierwszą ramkę Kopcia, a po chwili Kopiec powtórzył swój wyczyn tylko tym razem z drugiej. Strony boiska. Minuta 37 i mamy 5 do 2. Ocean musiało zaryzykować, musiało zaatakować, musiało się otworzyć. Efektem tego była kontra. Jakub Chrapisiński popisał się po raz kolejny nietuzinkowymi umiejętnościami. Mieliśmy 5 do 3, ale ostatnie słowo należało do ekipy żarłaczy. Czajczyk zagrał piłkę do Dariusza na do swojego młodszego brata i mieliśmy 5 do 3. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie, a żarłacze zaliczyły pierwsze zwycięstwo w tej edycji, natomiast Ocean 11 zapłaciło to tak zwane Frycowe. Kolejnym spotkaniem dywizji B, z którego macie przyjemność Państwo oglądać skrót, było starcie w z Watachą. I dodajmy, że poprzednie spotkanie tych drużyn, to było spotkanie, w którym padło 25 bramek, Wówczas Watacha wygrała 15 do 10 i tutaj wydawało się, że może być podobnie, bowiem już w pierwszej minucie do siatki trafił. Mirek Witek i mieliśmy 1 do zera. Wrażenie tego, że będziemy mieć znowu ponad 20 bramek, nie ustąpiło w minucie drugiej, gdy wyrównał Bielski. A Venatores w dalszym ciągu prowadziło grę i muszę przyznać, że na początku było z drużyną zdecydowanie lepszą. W minucie ósmej piłkę od Maksyma, Maksymiaka dostał Rafał Pyda i mieliśmy 2 do 1 dla Venatores, które poszło za ciosem i w 11 minucie udało się im wynik podwyższyć. Fatalne zagranie, rozegranie autu i mamy 3 do 1. W końcu gracze w wzięli się do roboty i mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje Stepaniaka, w tej jeszcze Yy, obronił jego uderzenie sapua. A po chwili nie miał już nic do powiedzenia, i mieliśmy 3 do 2. Wydaje się, że tutaj troszeczkę więcej spokoju yy, by się przydało w grze obronnej. Venatores, kolejne dwie sytuacje z kolei mieli gracze, właśnie Venatores. Tutaj w piłkę nie trafił Królikowski. A już w drugiej połowie bardzo przytomnie zachował się Mateusz Kopacz, który w ten oto sposób strzelił czwartą ramkę. i to sprowadzili 4 do 2 i wydawało się, że mają mecz pod kontrolą, ale wystarczyło raptem 60 sekund. Najpierw złe rozegranie i szczepan sobie piłkę od rębacza. Mamy 4 do 3, a potem właśnie sam Damian Rębacz. Po podaniu Szczepana, tym razem doprowadza do wyrównania w minucie 26 i mecz rozpoczął się od nowa. Bardzo dobrą sytuację na ponowne objęcie prowadzenia swojej drużyny miał Piotr Krojkowski, ale jego uderzenie obronił broniący w, w tym momencie Krzysztof Ilczuk. A w efekcie mieliśmy kontrę, po której Kamil Stepaniak. Strzelił piątą bramkę i Watacha po raz pierwszy w tym meczu prowadziła. Watacha nie dała sobie wydrzeć tego zwycięstwa. Watacha strzeliła kolejne bramki. Tutaj widzimy bramkę na 4 do 6 autorstwa Bujasa w mincie 37. A gdy Venatores już musiało bardzo ryzykować i ograniczyć swoje zapędy defensywne, wynik spotkania ustalił Bielski jeszcze w samej końcówce bardzo dobrą sytuację miał Krzysztof Ilczuk, właśnie tutaj widzimy tą sytuację. Ale ostatecznie skończyło się na 7-bronkach Watachy i Watacha pokonała Venatores 4 do 7. Ostatnim spotkaniem było starcie Jotter Futsal z Raket Fuel. Jak wspomniałem, Jotter jest składa się głównie z zawodników MikroTeku, którzy mieli do wyrównania porachunki z Racket Fuel, które ograło ich w tamtej edycji 4 do 3 Mecz mógł się bardzo podobać. Racket Fuel odrobiło zadanie, jeżeli chodzi o grę defensywną, i naprawdę trzymało rywala na dystans. Dopiero indywidualna akcja z Skowrona w 8 minucie otworzyła wynik. I musieliśmy czekać na kolejną akcję indywidualną, by piłka ponownie wpadała do siatki. Tym razem Jarosław Gryf w 20. Minucie zdecydował się na takie rozwiązanie i mieliśmy 2 do 0. w drugiej połowie walczyk podwyższył na 3 do 0, wydawało się, że Rocket Fuel otworzy się zaraz będziemy mieli jakiś pogrom, ale nic bardziej innego. Rocket Fuel co prawda nie potrafiło sobie stworzyć jakichś bardzo klarownych sytuacji, jednakże cały czas. Widać było, że niewiele brakuje, aby złapać dystansy z rywalem. Dopiero w końcówce rozwiązał się nieco worek z bramkami. Na 4 do 0 podwyższył Warhałowski w minucie 38. Potem mieliśmy jak najbardziej zasłużoną, ale jednak honorową bramkę Raket po bardzo mocnym uderzeniu Morzowicza, A strzelanie zakończył Łukasz z Kowron i ostatecznie Joteru Futsal. Pokonało Racket Fuel 5 do 1. I jeszcze komplet wyników: dodam tylko, że w tej kolejce pauzował Team 1, Gecko Team, Drink Team 020, NH Krakowiak 2 do 2, żarłacze Ocean's 11 6 do 3, Venator z Wata H4 do 7, Jotero Fucal Racket Fuel 5 do 1. Też oczywiście nie możemy za bardzo analizować tabeli. Prowadzą te drużyny, które wygrały swoje spotkania, czyli Drink Team Jutro w futsal, Vatahora Żarłacze, Krakowiak i NH. Podzieliły się punktami. Bez punktu jest Team One, które spotkanie swojego jeszcze nie rozegrało. Oraz wszystkie drużyny, które przegrały, czyli Venatores, Ocean's Eleven, Racket Fuel i Gecko Team. W przyszłym tygodniu czeka nas druga seria spotkań. i Rozpoczniemy od starcia Rocket Fuel z Venatores. Obydwie drużyny przegrały pierwsze spotkania. Zobaczymy, która z tych drużyn się przełamie. Potem będzie równie ciekawe starcie Krakowiaka z Żarłaczami, będzie to tyle ciekawe spotkanie, że w Żarłaczach gra Przemysł który wydaje mi się, że swoje najlepsze sezony w Nalfie rozegrał właśnie w barwach Krakowiaka. Następnie ultra ciekawe spotkanie Drink Teamu Tjuteru Fucal. Czwartym starciem będzie pojedynek Vatachy a kolejkę zakończy mecz Team 1 z Gecko Teamem. Ja tym samym dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się osobiście na Hali i nie osobiście w następnym magazynie ligowym. Do zobaczenia. Cześć.